co, tatku, jesteś najlepszym bandziorem spośród wszystkich, co miałem w ciągu ostatnich 3 lat w tym cholernym wydziale. Po prostu nie idzie zmusić tych szatańców pracować dla nas. Niski poziom życia w Miami ich nie wabi. Oni życzą przygód. Spójrz na zdjęcie, tatku. Ten mały ma na imię Rufus. Od niego zaczniemy. Jaką kawę pijesz? Czarno, co? Chłopcy z góry są zainteresowani w tobie. Potrzebujemy, żebyś się zakorzenił w bandę. Nikt oprócz mnie o tym nie dowie się. Gdyby co, znajdę sposób ciebie o tym zawiadomić. A teraz zwróć mi oznakę. Masz jakieś pytania? Potrzebujemy cię dla wymiany. Ten case otwiera się z pomocą klucza. Nie ma problemów. Klincz, klincz i po sprawie. Spotkasz człowieka, zabierz ten klucz i wioz miasta. Masz tu case'a, przyjacielu. Nic zajmego. Uważaj na to. Będę czekał na ciebie w aucie. Panie? Panie! Zaprosiłem cię, żeby pogadać o Rufusie. Jesse, kotko! Tak, robiłeś dużo hałasu w mieście, na swojej karocie. I wiesz co, wiem kim jesteś. Wiem kim jesteś naprawdę. Czy wiesz, Jesse, kto to jest? To po prostu jakiś kierowca. Nie, on nie jest zwykłym kierowcą. Ten facet oberwie tyłek każdemu. Ściśle mówiąc, uratuje swój. Czegoś się napijesz, mała? Nie, ja sobie nie życzę. Tak więc czegoś się napijesz, mała? A więc pozwól nam porozmawiać. Przejrzałem właśnie tam wtedy, gdy Slater rozrabiał. Wiesz, gliny nie mieli żadnych szans. My załatwimy z tobą jedną sprawę. Mam swego gnojka w policji, więc wszystko będzie okej. Mam pewnego maniaka. O ile oczywiście on w tej chwili nie siedzi w kici, świadczę, że ktoś wkrótce odwiedzi miejską morgę z laską w dupie. Musisz mu w tej sprawie pomóc. Kapujesz, o czym gadam? Uważam, musimy bardzo rzetelnie przemyśleć ten problem. Płacę 8000 dolców. Kapujesz? Chwyciłeś? To jest nic za taką fuchę. Mała, mała, słuchaj no mnie! Chodźmy do mego biura. Idziesz, mała? Anuż mam coś dla ciebie. Nie, to ja mam co nieco dla ciebie, głupku. No Jesse, spokój, mała. Wiesz, co tu mam w ręce? Oddaj mi tą cackę. Cofnij się, Rufusie, bo uwierz, zrobię ci parę dziur. Kotko, oddaj mi broń. No cóż, zasłużyłeś. Co chciałbym pani powiedzieć? Znajduje się pani w gównie po szyję. Chcę zobaczyć swego prawnika. Nie warto, nie potrzebujemy ciebie. Lepiej coś mów o tym Francuzie. Być może jeszcze opowiesz, jak przedziurawiłaś swego szefa. Nie był moim szefem. Tym niemniej. Ile jeszcze raz mam o tym mówić? Zresztą to już nieważne. Jeżeli będę robić to, co mi rozkazują, długo nie przeżyję. Ale w gównie. Jakiś dowcipniarz. Dogadamy się albo korzystasz się wspólnym kiblem w ciągu 20 lat. To Francuz rabin oddał mi rozkaz. A jemu kto to polecił?
Skąd o tym mogę wiedzieć? Jasne. Wszyscy tak mówicie. Dobra, ale przypuszczam, ty wiesz, gdzie on w tej chwili, co? Spytałem, wiesz, gdzie on w tej chwili? Nie drzej się! Nie jestem głucha! On jest gdzieś w pobliżu. Słuchaj, ty, ja w ogóle o niczym nie wiem. A tamci dwojki prawdopodobnie już mnie poszukują. Więc mam robić nogi stąd jak najprędzej. Ej, co ci jest? Wstrzymaj oddech, facecie. Znasz Rudy? Co? Jakiego Rudy? Kim jest ten twój pieprzony Rudy? Ten Rudy? Znam go, jest to mocny łeb. Ale nawet za dolca nie usłyszałem o nim nic. A czy widziałeś kiedyś takie coś? Co pan chce? Co mi pan tu pokazywa? Znasz go. Igi, znam go. Francuz jest w mieście, on jest rozszukiwany. Mów szybciej, z kim on kontaktuje, gdzie bywa, mów. Kim jest Rudy? Czy wiesz, to dostanę za taką poufną informację, odbiera do się. A więc plan. Bierzesz ten case i wymieniasz go. Dalej docierasz do złotej bramy, skręcasz i wsiadasz do auta. Tu masz zdjęcie, tylko bez pośpiechu. Wymieniasz i spadasz stamtąd. Dobra, zadzwonimy. Gdzież latał? Tamci gnojki znają ten wóz. Zobaczmy, jak potrafisz prowadzić. Nie wiem, być może warto zaufać temu facetowi, a jednak potrzebuję opinii fachowców. Tatku, chodź tutaj. Hej Slater, chcę, żebyś poznał tego faceta. On pracuje jako kierowca u moich kompanów. Czy się znacie? Zgadza się, ten mały był kierowcą, zanim nie uległ awarii. To takiego, co byś powiedział Slater odnośnie drobnej konkurencji? Jaka taka konkurencja? Ten facet uratował mi życie. Nie chciałbym sobie, żebyście go zabili. Zabierz z powrotem swoją lufę, Slater. Pewnego dnia twoja niecierpliwość cię zawiedzie. Widziałem w tym życiu dużo bystrych facetów i oni wszyscy skończyli źle. Bardzo źle. Spoko, od tej chwili Tadek pracuje wyłącznie dla mnie. Ojejku, mamy śpieszyć, ktoś wyzwał Glin. Dobra, prędko wyjmij tą tandetę i rób nogi. Zwijamy stąd! Jesteś szczęściarzem! Uważaj, chłopie, żeby nie zgubić tą skrzynię! Nie, nie! To jest koło szkoły niedzielnej, kapujesz? Jest tam buda telefoniczna naprzeciwko gmachu Transamerica. Mam nadzieję, że będziesz pierwszym, kto odbierze słuchawkę. Dobra, teraz goń do złotej bramy. Aha, jeszcze coś. Ruszaj swym tyłkiem prędzej, bo przegapisz telefon. Oczekiwanie bardzo źle działa na moje nerwy. Kapujesz? Bardzo źle. No i co, nie straciłeś interesu? Spodziewam się, że nie nudzisz się. Słuchaj ty mnie, głupku. Zaczynając tą grę nie ustaliłem, gdzie masz iść. Jest to, rozumie się, niezbyt elegancko, a jednak skoro uważasz, że potrafisz dobrnąć do tej budy telefonicznej obok muzeum... $10,000 Tadek. To nie żarty, kapujesz? Kiedy się spotkamy i wtedy zobaczymy. Ochuj cię, mały.
Mów. Nie wyobrażacie, jakie z was szczęściarze, że pracujecie ze mną, a nie z jakimś przegłupem. Ja wam powiem, niedaremnie wydajecie na mnie kupę forsy. Nigdy więcej nie będziecie mieli takiego pracownika, uwierzcie mi. Dowiedziałem się o czymś bardzo, ale bardzo ważnym. Castelvi spotkał się z człowiekiem na imię Hancock, Don Hancock. Mówi wam, jest on jednym z najpoważniejszych łebków na Wybrzeżu Wschodnim. Nie wiem, co oni tam planują, ale prawda jest to, że kiedy się spotykają takie dupy, można wyglądać biedę. A jeszcze coś, z nimi współpracuje niejaki Slater, no taki kierowca. A propos, on cię nie znosi. Jak gdybyś kogoś spotkał, uważaj na swoją dupę. Bardzo ci polecam. Proszę cię, tatko, otwieraj! Słyszałeś o takim Slaterze, co? Wygląda na to, że go wzięli gliny. Widzieliśmy, co pozostało po jego gablocie. Prawdopodobnie leciał jak wściekły. Cóż, im wolniej, tym lepiej, jak się mówi. Pan Castelvi zabrania pracować dla kogoś oprócz niego. Zapamiętaj, tu szefem jest on. W tym mieście jest wystarczająco dużo wszelakich wyrodków. Nie masz prawa ufać nikomu. Nikomu. Gangsterom w ogóle nie wypada ufać. Za parę dni odlatujemy do Los Angeles. Z tobą się skontaktują. Dobra, panowie. Najwyższa pora zabrać się do roboty. Ponieważ zostaliśmy się bez Slatera, potrzebujemy nowego kierowcy. Szampo, jesteś odpowiedzialny za klienta. Ja się zajmę osłoną. Kiedy zaczynamy? Jutro wieczorem przy wejściu do Teatru Chińskiego. Chciałbym wiedzieć, kto być nasz klient. Mamy załatwić Billa Nadexa i czekać na kolejne wskazówki. Żadnej nadgorliwości, panowie. Widzę, że to jest jasne. Okej, panowie, dziękuję wszystkim za uwagę. O, jeszcze coś, panowie. Proszę nie zawieść. Slack posłał mi Mackenzie. Henke ze swoimi zbiorami coś wymyślił. Nie wiem co, ale wymyślił. To jest pewniak. Dowiedz się, o co im chodzi. Owszem, ja rozumiem, ale Mackenzie potrzebuje więcej informacji. Dobrej. Chyba zamówili Billa Maddoxa. Billa Maddoxa? Tego FBI-owca? Nie wiedziałem, że on jest w tej chwili w mieście. Castelvi o tym wie. On sobie życzy załatwić gościa. Kiedy? Jutro wieczór koło Teatru Chińskiego. Lepiej go odwołać. Nie, nie dobrze, bo inaczej oni mnie połapią. Nie mamy innego wyjścia, tatku. Mamy inne wyjście, po prostu uprzedźcie goryli. Będziemy dalej kontynuować operacje koło teatru. Będziemy ich tam brać, będę tam. Oni czekali na nas, jestem w tym przekonany. Po prostu siedzieli i czekali. Jak 10 kaczątek na strzelnicy. Cicho. Rany, mamy tu szpitla! Powiedziałem cicho. Kurczę, masz rację, ktoś nas wydał. Uważasz, że to kierowca? Nie dawałem ci słowa gnoju. Tak jest, mamy u siebie szpitla. To jest pewne. Wspaniale prowadziłeś dziś w statku. Nic mi nie chcesz powiedzieć.
Zawsze dobrze prowadzę. Pytam cię jeszcze raz, ty nic nie masz mi do powiedzenia. Jeśli masz, mów wprost. Slater. Slater gdzieś na południu cierpi na upał. On nie mógł być taki bystry. To był Slater, tak! Slater wiedział o operacji wszystko. I po prostu wydał nas. Wydał tym gliną. On wszystko wykalkulował i tylko ratował swą śmierdzącą dupę. Ty nigdy nie zrobisz tego, co? Wszystko jest nader jasne. Komu więcej ufasz, Slaterowi czy Datkowi? To już nic nie zmienia. Operacja jest skończona. Wybieramy się do Nowego Jorku i czekamy na... Lek. To Tadek, po co wpierdoliliście ten glin wczoraj? To nie był mój pomysł. Spytał temu Medexa. Wypadało w każdym bądź razie przykryć go tyłek. Czy Mackenzie miał z FBI rozmowę? Byli tam dziś rano, Markus Wong i pozostali, a jeden spośród tych ciętych łebków wpadł do niego. Ten nic mu nie powiedział. O rany, to jest dobry ból głowy dla Mackenzie. On jeszcze nie zna Dicka Vona. Pierdolę to wszystko. Czy wiesz, kto dzisiaj przeleciał do miasta? Markus Wong. Wiem o tym, ponieważ widziałem, gdy on rozmawiał z Castalvi. Co kurczę ty pleciesz, tatku? Mówicie, że po prostu widziałem to i kropka. Powiedziałeś, jak Castelio gawędził z Hancockiem i Vonem? Co za bzdury! To wszystko mnie jakoś też wkurza, Lek. Gang Castelvi jutro leci do Nowego Jorku. Zobaczymy się już tam. Kluczy wymień na dworcu Grand Circle. Tam na ciebie będzie czekał gość. A jednak uważaj, zbytnio mu nie ufaj. Przeniosłeś? Ci zdolny do wszystkiego. Mogą cię posłuchiwać. Słyszałam, że jesteś w mieście. Jak przed tym YCI trudzi się, Eli? Szczerze mówiąc, właśnie teraz miałam zamiar stamtąd odejść, a ty wciąż grasz w bohatera? Nie wygląda na to, że zamierzasz to rzucać. Chciałabym zacząć wszystko od zera. Nowe miasto, nowa praca. A jak długo pracujesz na Hancocka? Jakieś parę lat. Ten Hancock, wpierdolony zbój. Jak sądzisz? Może warto to wszystko porzucić, tatku? No i co masz zamiar robić, Eli? W czym mogę ci pomóc? Spójrz po prostu do moich oczu. Cześć, Skin. Cześć. Proszę mi zważyć pół kilo orzechu. Owszem. Mackenzie woli, żebyś puścił grę. On uważa, że cię przełapią. Wygląda na to, że ktoś donosi gliną. Mackenzie chce, żebyś się wycofał. Resztę zostaw sobie. Mam takie przeczucie, Lek, że się jest przeddzień wielkich wydarzeń. Mają kolejne zamówienie. I kto to będzie? Chyba jakaś gruba szycha. To tyle, co wiem. Ja mam to wszystko gdzieś, tatku. Rozumiesz, mam to w dupie. Wrat śpiewał to samo, póki go nie załatwili. Przecież wiesz, że ten wariat Hancock przekupia urzędników FBI. Ta klubowa jemu z Castalvi starcza problemów. Co, mam ci przeliterować? Te jak debil. U jak urząd, P jak pedał,
i a jak analfabeta. Dupa. Powiedz Mackenzie, żeby przygotował dla mnie ciche miejsce. Ja bym zagrał w tą grę. Zobaczysz, Lek. Ja w tym zwyciężę. Co jest grane, Ellie? Kurczę, nie otworzysz tego pudła? Safe Hancocka. Czy myślałaś wcześniej, myszko? Mówiłeś, że więcej nie ufasz Hancockowi. Nie chcę, żebyś wlazł do tego gówna. Spójrz. Mam dużo innego gówna. Dasz mi to przeczytać? A więc, panowie, rozdzielmy nasze role. Ostrzegam, że wszystko ma odbyć się bardzo gładko. Jerzy Pol zajmuje pozycję po tamtej stronie ulicy. Dudler jako niby agent FBI zostaje się w salonie Cadillaca. Wszystko, co ciebie chce, Jerzy, to tylko spokój. Zwykły spokój, tylko to. Raz, dwa i myśmy są zwyciężcy. Aha, nie zapomnijcie przygotować 4 auta dla odejścia w przypadku nieprzewidzianym. Przepraszam, misję Castalvi, a kto jest naszym celem? Dzisiaj, panowie, załatwiamy prezydenta. Gdzieś ty, tatku? Ja bym... Słyszałeś rozkaz zostawać się wewnątrz domu? Nie wygłupiaj się, tatku. Lepiej pomyślij o nadchodzącej robocie. Co jest z panem? Jestem w porządku. Wzięliśmy ich. Pan się czuje dobrze? Aha, mamy ich. Kenen, Castalvi, Hancock, Vaughn i dużo innych. Zabierz swoją znakę, tatku. Jak dużo czubków z FBI on przekupił? Nie wiem, żeby to wyjaśnić, potrzebuję czasu. Weź póki co znakę, tatku. Weź to. Tatek! No weź go wreszcie, tata. Tatek, ty nie możesz tak po prostu odejść. Ty postawiłeś mój tyłek bardzo poważnie. Słyszysz, Tadek? To jest twoja ostatnia szansa.